Dzisiaj jesteśmy na dożynkach wojewódzkich w Rogowie, czyli świętujemy ogólnowojewódzkie święto plonów. To bardzo ważne, dlatego że każdego roku po zakończeniu zbiorów, po zakończeniu ciężkiej pracy rolnika spotykamy się i świętujemy w gminach, powiatach, ale też i w całym województwie. Wiemy, że plony w naszym województwie były dość trudne do zebrania, padał deszcz, więc trzeba było przerywać pracę, być w stałym pogotowiu, ale większość rolników już ma to za sobą i myślę, że jest czas na świętowanie. Tradycyjnym symbolem zakończenia żniw są wieńce dożynkowe, wykonane z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców i ziół. Kiedy gromadzimy się na święto chleba, to gospodarz tego święta, którego widzimy oczyma wiary, i Pan Jezus mówi do nas o pokarmie, który jedynie jest w stanie nas nasycić. Pierwsze słowo dzisiejszej Ewangelii to było Jezusowe zdanie: ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Człowiek potrzebuje pokarmu, który syci jego stronę duchową. O tym Jezus mówi zaraz w następnych słowach. Mówi tak dość zdecydowanie: duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. I znów to nie jest tak, że Pan Jezus ma w pogardzie to, co jest cielesne. Ewangelia nie zna takiej pogardy. Ale chcę podkreślić, jak dalece człowiek nie jest nasycony, dokąd nie jest nasycony jego duchowy wymiar. Całoroczna praca oraz codzienna troska mieszkańców wsi, ich głębokie przywiązanie do tradycji narodowej i ziemi sprawiły, że dzisiaj możemy na Pana ręce złożyć owoce tej pracy. Miód jest darem natury z polskich łąk i pól, bo jak mówi staropolskie przysłowie, Polska to kraina mlekiem i miodem płynąca. Chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Mam nadzieję, że nikomu go nie braknie. Piękna żyzna i niemała, wiele krain, wiele ludów. To święto plonów, święto chleba, to święto, które dzisiaj nas tutaj tak licznie gromadzi. Realny bochenek chleba zanurzony w sakrum światła. Związek ciężkiej pracy rolnika z boskim ładem. Wypowiem to najprostsze, tylko pozornie zwykłe słowo: dziękuję. Wielkie Bóg zapłać za waszą pracę, za wasze poświęcenie, za wasze zaangażowanie, za to, że trwacie przy wartościach, za to, że jesteście z nami.